Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson, jest dzisiaj ze mną Neon i David. Dzień dobry! Dzień dobry! Witamy bardzo serdecznie, słuchajcie, dzisiejszy plan na odcinek to jest śledzić dziewczynę w Minecraft. Będziemy takimi trochę stalkerami, ale musimy ją wyczuć, zobaczyć co ona tutaj na tym serwerze planuje. No może troszeczkę jest to przerażające, ale zanim rozpoczniemy śledzenie jej, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Macie na to 5 sekund, żeby zostawić 5000, nie no, 5000 to jest troszkę chyba za dużo, ale dobra, 3000 łapek, nie no co ty, bez przesady, rekord to jest chyba. Też koło łapek ma być, nie ma dyskusji. Dobra, to 6000 łapek w górę, macie na to 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, 0, komu się udało, koniecznie pochwalcie się w komentarzu, będę przypinał serducha. I w tym momencie mam 1000 komentarzy, ja już to widzę, to przypinania serduch, dobra, słuchajcie, ej, dlaczego mamy takie, te efekt na nas jest jakiś? Jaki efekcik, co ty mówisz? No patrz, widzisz te takie partyklesy, co są te? Nie. Nie widzicie ich? Nie widzę. Nie. A ja się czuję zdrowy. Ustawienie graficzne, czekajcie, detale? To się gdzieś dało wyłączyć chyba, nie? No, ale ja nic nie widzę na sobie, w sensie... Ale ja mam, wiesz, ja mam na sobie. Aha, dobra, nieważne. A, przeżyjemy ten odcinek z tym. Dobra, chodźcie, znajdźmy... Ej, tam jest przy domku swoim. Dobra, po cichu trzeba być. Robi coś, kopie chyba, kopie przy swoim domku. Czekajcie, nie możemy tak na otwartej przestrzeni być. Chodźcie gdzieś tutaj. Gdzieś z daleka będziemy patrzeć. Mamy Optifine'a, więc możemy sobie wejść na jakieś drzewo. Dobra, czekajcie. O. Gdzieś tam skaczę po wodzie. Dobra, czekajcie, ja wejdę tutaj na ten dach. Chociaż tu jestem bardzo widoczny, ale dobra, tu zejdę, tu szybko. O nie. Chodźcie, chłopcy. No. O, ale mam idealną miejscówę na patrzenie na nią. Ej, w sumie możemy być w tym domku i przez okno patrzeć, też racja. Taka jest, moja. O, kurczę, jest tu. O, to jest creepy. Jest tu, dobra. Wlazła do siebie na chatę. Dobra. O, coś kraftuje, jak to idealnie tu widać. Jezu. Ej, chłopaki, ja mam pytanie, czemu my obserwujemy dziewczynę? No bo ona jest nowa, trzeba ją wyczuć, co ona tutaj oczekuje, nie? Ktoś się takie rzeczy wyczynia, musi wiedzieć, z kim jeszcze. Ja muszę wiedzieć, kim się interesuje. Dobra, ona jest przed domkiem, teraz kwiaty coś tam ustawia. Ale jazda. Koniecznie wbijajcie do Emilii też na kanał, słuchajcie, ponieważ ona też nagrywa dziennie filmy, więc koniecznie wbijajcie do niej, jest to nowa osoba tutaj na Palionowie, więc koniecznie musicie tam wbić. Ej, dobra, no ja mam nadzieję, że ona coś zaraz zacznie robić ciekawego. O, znowu coś tam kraftuje, znowu coś tam kraftuje. Nie, bo byłem taki widoczny, że to był, wiesz co, miałem przerąbane. Znowu coś kraftuje. O, ona ma w ogóle diamentową łopatę, już sobie zrobiła diamentową łopatę. Ja szczerze mówiąc nigdy w życiu chyba nie zrobiłem. Nie no, może. Nie, chłopaki, nie bijcie się teraz. Robił też pierwszy. On był pierwszy. Nieprawda. O, wyszła przed domem, znowu przed domem. Ciągła obserwacja. Jak ona łazi do środka i na zewnątrz, nie? Ja ty ryzykujesz dużo. Co ty robisz? Na shifcie wszyscy. Patrzy tu? Nie patrzę. Nie rób patrzcie tak. Na to. Nie rób tak. Stary, nie strzelaj do niej, bo David, co ty robisz? Nie rób tak. Nie. Popatrzyła się na dach. Dobra, mnie nie widziała. Nie, spoko, mnie też nie. Ej, strzelają z łuku, pomyśli, że szkielet. Czekaj, idzie gdzieś. Do twojego domku. Ja. Do domku. Weszła do mnie? Nie, czekaj. Stary. Jak coś, to ja się kąpię w fontannie. Jest, wlazła do mnie na chatę, chodźcie tu, przez sufit. Może, o nie, zlazła na dół do magazynu zlazła. Czekaj, nie, wchodź tam. Ona ma klucze do twojego. Chodźcie, chodźcie. Chilek, może. Ja wchodzę tajnym wejściem za tym, za kiblem. Dobra, ja wiem, jak ją będziemy obserwować. Zejdę sobie tutaj i w ten sposób będę mógł tutaj zobaczyć. Ona jest dalej w magazynie? Tak. Powiedz, jak ją będziesz widział. Dobra. Dobra, ja jestem za tymi drzwiami. Nie. Ale jestem blisko niej, blisko nie jestem. Patrz co zrobię. Czemu ty ją strzelasz ciągle? Nie, ona patrzy. Uciekamy, stary. Ja mam nadzieję, że ona nie wyjdzie tutaj tym tajnym przejściem. Ona jest tak blisko tego przejścia tutaj. My wszystko widzimy. No dobra, ona coś przegląda moje skrzynki, coś bierze ode mnie. No ale dobra, nic nie ma, więc pozwalam jej póki co tutaj umie buszować. Ona cię okrada, stary. Nie no dobra, pozwalam jej. A przy okazji nas, bo też tam odkładałem itemy. Ej, wychodzi. Wyszła, dobra, czekajcie, wychodzę tym przejściem tutaj.
dobra. Gdzie idzie, gdzie idzie? Do domku chyba. Tak, ja idę też tam. O! Do swojego poszła, domku? Ej, dobra, widzę ją, widzę ją, widzę ją, dobra. Lecę za nią dalej. Ale chłopaki, wy się za bardzo rzucacie w oczy. Ona się patrzy na was. Patrz, jak jestem nad nią dokładnie. Spoko, nie widać mnie. Mnie też nie. Jestem... Stanisław ja Szybko. Następnym razem będziemy kogoś śledzić, to ja muszę sobie zrobić ten. Potki na niewidzialność i na niewidzialności go śledzić. Albo wgrajmy sobie jakieś skiny, na przykład trawy, jakiejś tej. Wszyscy w trójkę, tak. Tak, to jest dobry pomysł. Dobra, ej, ona jest na dole u siebie w magazynie. Czyż. Chyba. Ona ma tam swój... Dobra, czekajcie, ja wchodzę do niej na chatę, zobaczymy. Nie, no co ty? No dobra, stary, ryzykuję, ale trudno. Czekaj, bo ja nie widzę jej teraz. Dobra, jest na dole w tym magazynie. Chłopaki, nie możemy patrzcie. Tam zejść, bo ona na pewno... Co? Nie, no nie! Co ty robisz? Ona to mogła usłyszeć. Ej, ona schodzi gdzieś tam niżej. Ej, dobra, chodźmy za nim, ona gdzieś chyba do kopalni schodzi. Ona tu ma zejście do kopalni. No. Ja wracam! Mogła nas zobaczyć! Idzie tu! Szybko uciekać! Chodźcie do kowala! Dobra. Krutem! Szybko, tu się chowamy, tu nas... Co to tak zarosło? Co to jest? Zakaś sobie tutaj zrobił jakiś kurczę, nie wiem. Dobra, jest u siebie na chacie, nie przyszła tu. Widzę jej nick tam daleko. Jest przed chatą. Uważaj. Palmiarnie se ktoś tu zrobił ewidentnie. Czekajcie. Patrzy się. Mogła mnie widzieć gdzieś tam. Widzi. Ej, to ona oku, patrzy na tą oku. Szybę, patrzy na tą szybę. Co ty robisz? Dlaczego ty chcesz mnie zdradzić? Mordo, takie rzeczy się nie robi. Dobra, stoję w krzakach. Ja myślałem, że to ona, a to ty się tak wystrzeliłeś. Dobra, czekaj, lecę tam do ciebie. Jest znowu na dole, dawajcie do niej. Tak? Dobra, to lecimy do kopalni. Ja na chatę, dawaj. Ja już się niczego nie boję. Bartek, teraz proszę, nie przez okno teraz. Naprawiła to okno. Czekaj. Schodzi? Jest na dole, czy gdzie jest? Ale czekaj. Trzeba tutaj zrobić sobie takie ale, taką skrytkę w razie czego. O, widzę gdzie ona jest. Kurczę, czekaj. Nie, może mnie tu zobaczyć. Zrób tam większą dziurę. Nie, spoko, zrób dobra. Sobie swoją. Dzięki, Davey. Dobrze jest móc liczyć na przyjaciela. Dobra, poszła na sam dół. Nie ma jej. Dobra, let's go. Dobra, lecimy ją pośledzić dalej, zobaczymy. Ciekawe, czy wykopię jakieś diamenty. Wow, ona ma tak nad cave'em. Niebezpiecznie, ja tu pierwszy raz jestem w ogóle. Też. Ale sobie na to, żeby ją zepchnąć tam. Nie. Wow! Tu jest rozwalone, schody tu są! Jaka ona pułapkę tu zrobiła! Uważaj. Gdzie ona jest? Kopię. Dobra, ja mam pomysł. Szybko. Dobra, szybko na bok. Dobra. Ja wyjrzę. Czekaj, ja kopię tutaj na bok lekko. Ale będzie śmiesznie, jak znajdę jakieś diamenty. Chodźcie tu, wejdź. O nie, postawiłem blok tam poza. Niepoważny. Czekajcie. Bartek lubi trollować. Co się wydarzyło? Jak to wykopię, to jest koniec. Czekaj, cofajcie się. Muruję to. Ja. Co jest? Dobra, ona podejrzewa. Iść. Nie! Co jest? Ona wie, że tu jesteśmy już. Trzeba coś wymyślić. Nie, tylko wierzę tu do nas. Dobra. Czekaj. Hej, dobra. Dobre jest, ale pić. Co jest? Sprawdzaliśmy, czy masz tutaj na pewno zachowane wszystkie... Czy nie ma grzyba. No, dokładnie, do widzenia. Miłego kopania, na razie. Co jest z wami? Kuba. O co chodzi? Nie ma grzyba, kop dalej. Jest wszystko w normie, jest dobrze. Nie zamykamy lokalu. Nie ma grzyba. Wszystko jest okej. Szybko uciekamy stąd. Jaki przypał. Ale nas nakryła. O ludzie złoci, to wszystko przez najma. Co przeze mnie? No bo to... Każdy normalny by wykopał ten kocek. Ale ty go wypychałeś tam. To wszystko przez ciebie. On nie miał wpływu na to za bardzo. Dobra, chodźcie, ja zrobiłbym jeszcze jedno podejście tam. Ale teraz jak ona nas znajdzie, to już będziemy mieli przerąbane, stary. Przecież ona już wie o wszystkim. No to prawda, ale no to trudno, to będziemy mieli przerąbane, ale trzeba zrobić drugie podejście. Dobra, ona tam znowu kopie. No teraz sobie pomyślisz, że już tam nie przyjdziemy raczej.
Ale teraz musimy być bardziej ukryci, proszę. Ej, chyba nie kopię, czekaj, bo tak schodzi powoli. Cofnij. Dobra, można, chodź. Dobra. Ale jest. Mamy odpowiedzialność, dawajcie na sam dół. Spoko, nie widać nas. Ło! Ja! Ej, uważaj! No, ej, no mówię ci, że ona... Wow, szkielet się tam prawie zrzucił! No i szybko, no! No czekaj, bo tu jest... Zamurować to, czy chciałem. Czekaj, chciałem znowu do jakiejś dziury, szybko do dziury! Dobra, jestem w dziurze. Dawaj tu, chłopaki! Dobra, nie widziałem. Co ty robisz? Wow! Co ty robisz? Jak się wystraszyłem. Ty odpalasz! Synek! Życie ci niemiłe! Wow, strzeliło mnie tam poza. Ja robię po drugiej stronie sebatę, bo nie ufam wam. Ja też mu nie ufam, nie chcę być tym psychopatą. A idę do was, chłopaki. Nie, my ciebie nie chcemy. Ej, dawaj, bo ona skręciła. Chodź. Skręciła? Tak, dobra. Ale przyszła sobie pokopać diamenty. Jak ona ma sposób na kopanie w ogóle, widzisz to? Ale jestem blisko. Ha, kamień, nie mam! O, nie! Szybko. Sypał, zaraz będzie. O, Dave, udawaj, że cię tam nie ma. Dobra. Widzicie? Znowu się spotykamy. A, jeszcze mnie nie widzi. Widzicie? Co jest? Bo ja się... Nie, bo ja się kopię, patrz, ja tutaj mam kopalnię moją, wiesz? Ja sobie tędy kopię. Moje kopalnie, masz moją kopalnię. Nie, bo one się tutaj te drogi się dotknęły, wiesz? Ja nie mam ten świat jest zbyt mały, ale... Miłego dnia. Miłego. Okay. Ej, jebać moją kopalnię. Dobra, jejku. Ej, chłopaki, jest przypał. Co jest? Ona chyba coś podejrzewa, że my tutaj coś robimy, chłopaki. Dobra, musimy teraz zrobić akcję ewakuację. Dawaj, wychodzimy stąd. Dobra, spoko. Musimy... To czekaj. Na ludzie. O! Nie, trzymaj się. Kopię. Nie strzelaj, proszę, to boli. Au! Za co? Proszę, nie strzelaj, bo nie, dobra, chyba musimy się jej przyznać, co robiliśmy. No ja się kopałem w mojej kopalni. No Emilka, śledziliśmy cię, żeby zobaczyć co robisz, żebyśmy wiedzieli, czy nie jesteś negatywnie za nas nastawiona. I co? No i nie jesteś. Do jakiego wniosku doszliście? Nie jesteś, więc życzymy miłego... Ja tutaj robię jakieś, kurde, nie wiem, życzymy miłego kopania diamentów. Życzymy miłego kopania diamentów i nie ma grzyba, nie ma grzyba. Po całym palionowym i mogłaś chcieć posadzić TNT, no nie? Do, właśnie, tak. Na przykład, musimy to sprawdzić. Tak, już, wiemy, jest, już wiemy, że nic nie robisz negatywnego, więc spoko. Mhm. Fajnie, i to wy, czy to wy mi rozwaliście szybę w oknie? Dokładnie, to był Neon. Nie, to był Neon. To był Neon, To był Neon, mam to nagrane. Mam to nagrane. Dobra, to jest mocny argument. W takim razie... Uciekam! W takim razie. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i wbijajcie do wszystkich, którzy dzisiaj byli na odcinku, czyli Neon, Dave i Mirki, wbijajcie do nich na kanały. Oczywiście tam odcinki codziennie. Trzymajcie się, do jutra, na razie, pa.